No hello tutaj Purpose, witam w kolejnej części Harry Pottera, czyli Harry Potter i Zakon Feniksa. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Ja wiem, że będzie lepiej, ponieważ poprzednia część Czarnego Ognia była dramatyczna. Ta część, zagrałem sobie dosłownie ułamek sekundy, żeby tylko sprawdzić, zapowiada się już znacznie, ale to znacznie lepiej. Także mam nadzieję, że będziecie się bawić ze mną bardzo dobrze. Niezły cios, wielki D! To na razie! No to do jutra! Znowu daliście wycisk słabszemu? Przynajmniej nie krzyczę przez sen. Zostaw Cedrika, buu! Ale o czym ty mówisz? Hej! Co? Co robisz? Nic nie robię! O nie! Dementorzy! Zrób coś! Demonterzy! Mam nadzieję, że głośność jest ok. Expecto Patronum! No wal. Expecto Patronum! Bo mam wrażenie, że jest pici kłaczek za głośno, ale... Ale może być nie najgorzej. Że co zagrożenie dla czarodziejów? To była samoobrona! Witaj, Harry. Więc zakonowi udało się bezpiecznie ciebie sprowadzić. Jak tylko się spakował. To na razie, Harry. Ta, dzięki, Tonks. Nikt Harrymu nie wierzy, że spotkał Voldemorta. Witam na Grimald Place numer 12, w siedzibie Zakonu Feniksa. Jakiego zakonu? To tajne stowarzyszenie tych, którzy walczyli z Voldemortem. Oprowadzę cię. Co porabiałeś? Nic nie robiłem. To wy się dobrze bawiliście w siedzibie zakonu. Nic nadzwyczajnego. Głównie pomagamy mamie sprzątać. Pani Weasley lubi, gdy jest czysto. Pomógłbyś mi? Mam przesunąć wszystko pod ścianę, żeby mama mogła posprzątać podłogę. W porządku, Harry. Już nie jesteś u Dursleyów. Możesz używać magii. Polecam ci Axio i Depulso. Przydatne, ale jeszcze tego nie umiem. Rób to, co ja. Najpierw poćwiczmy Axio. Wykorzystam to krzesło, żeby pokazać jak. Aby coś przesunąć, trzeba namierzyć cel i rzucić czar. To znaczy w... Axio! W książce to było tak, że Harry nie mógł używać czarów nawet. Axio! To jest to! Pokaż mi jeszcze raz. Prawie tak dobrze jak twój ojciec. Nawet w domu Zakonu Feniksa. To powinno pomóc. Może zdążę przed podwieczorkiem. Axio jest świetne do przyciągania obiektów. Do odpychania użyj Depulso. Wyceluj różdżką, zrób tak i powiedz Depulso. Depulso. Fajnie, że Depulso. Ruchy myszką. Świetna robota, Harry. Spróbuj następny. Depulso. Faktycznie więc pomagają. Przenieść wszystkie przedmioty z tego miejsca tam? Zgadza się. Chyba łatwiej byłoby wziąć w ręce i to przenosić, ale... Ale co ja tam wiem? No... Dobra, to trzeba... Nie, to tam. A tą lampę chyba muszę do siebie przyciągnąć i dopiero teraz ją pchnąć tam. No i wszystko jest po drugiej stronie pokoju. Dzięki. Może mama przestanie gderać. Widziałaś Rona lub Hermionę? Mama zagoniła wszystkich do pracy. Gdzieś tu muszą być. Znajdźmy ich. Na razie, Ginny. Jak wakacje? Na pewno miałaś fajniej niż ja u Dursleyów. Dumbledore zabronił nam pisać. Uznał, że tak będzie lepiej. Wściekł się, gdy usłyszał o dementorach. Gdybym nie był uziemiony u Dursleyów, może to by się nie stało. Hermiono, tobie Molly też wymyśliła jakąś pracę? Mam to naprawić. Wszyscy ci pomożemy. Do tego zadania przyda się Reparo. Patrz i ucz się. Celuj w tę zepsutą rzecz. I poruszasz różdżką jak ja i mówisz
Reparo! Tutorial jest zawsze, wiecie, taki trochę bardziej... Reparo! Nudnawy. Reparo! Świetnie! Naprawmy kolejną rzecz. Reparo! Świetnie! Dalej, Hermiono, posprzątajmy to miejsce i może wtedy Molly nie będzie się do mnie krzywić. I tak będzie się krzywić. No, obróć się. Pozwól, że ci pomogę. Kamera dalej szału nie robi. Daj, pomogę ci. No ale jest znacznie lepiej, bo mogę sterować myszką, co w ogóle... No nieco ułatwia sprawę, nie? To prawda, muszę się namachać teraz, kręcąc kółka myszką. Stworek nie pozwoli nikomu plugawić domu ukochanej pani. Niechcący skipnąłem scenkę. Kiepska wersja skrzata. Twoi przyjaciele czekają. Znajdźmy ich. Co z tymi dementorami? Tam miałeś być bezpieczny. Dobrze, że Lupin nauczył cię expecto patronum. Tak. Dobrze wylecieć z Hogwartu za obronę przed pocałunkiem dementora. Wkrótce znów będziesz w Hogwarcie. Jeśli skończę się pakować w tym stuleciu. Więc ci pomożemy. Wingardium Leviosa. Zaklęcie do podnoszenia. Patrzcie uważnie. Celuj różdżką w ubrania i potem ruszaj nią tak jak ja. O kurde. Wingardium Leviosa. Na boki. Teraz, gdy ubrania są w powietrzu, możemy nimi dowolnie poruszać. Aby wrzucić ubrania do kufra, przerwij zaklęcie. Wingardium Leviosa! Wow, 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 ale dosyć czułość jest strasznie duża. Dobre zaklęcie. Nie dałoby się tej czułości jakoś tak... Chociaż pici kłaczek zmniejszyć, bo moje ruchy, które ja wykonuję, to tak mają... Wspaniale. Milimetry, świeć nie? Dalej. Dobre zaklęcie. Masz to. Dobra, teraz spakujmy pozostałe rzeczy. Aha. No dobra. Co ja mam podnieść? Wow, nie no, ta czułość jest zabójcza. Przy tym Wingardium Leviosa. Dzięki. Skąd się tyle tego bierze? Wingardium Leviosa. Przydatne przy przesuwaniu rzeczy i do trzymania skarpetek Rona w bezpiecznej odległości. Hermiona wyczytała, że nie mogą cię wyrzucić. Jasne. A co w ogóle robili tam dementorzy? To bardzo dobre pytanie. Muszę iść na spotkanie zakonu. Zostań i pogadaj z przyjaciółmi, Harry. Ciekawe, czy jest to ważne spotkanie. Znajdźmy resztę. No, jak zwykle, no muszą podsłuchiwać, nie? Dobry wieczór. Wszyscy na pana czekają, są tam. To Dumbledore. Myślisz o tym, co ja? Możemy użyć pelerynki niewidki, ale nadal będzie trudno porządnie pilnować. Wiesz, jaką wagę przywiązuje do tego Voldemort. Musi co być jakiś sposób. Voldemort poszukuje jakiejś broni. Może to coś, co zabija wiele osób naraz. Shh. Koniec spotkania. Szybko do łóżek, zanim mama nas złapie. Myślę, że to mamy, cokolwiek to jest. No. Ciekawe, kto to jest. Albo co to jest, przepraszam. Prawie jestem. Już prawie... Jestem, Harry! Sala 10? Cały Wizengamot? W sprawie użycia magii przez nieletniego. Cisza, cisza! Kto jest za uznaniem winy? Chciałbym także powitać nową nauczycielkę obrony przed czarną magią, profesor Dolores Umbridge, która... Dziękuję, dyrektorze. Minister magii.
zawsze uważał, że edukacja ma zasadnicze znaczenie. Sprzeciwia się nieuzasadnionemu postępowi. To znajoma Knota. Była na przesłuchaniu. Między nowym i starym. Musimy zachować. To był stek bzdur. Wśród tych bzdur były ważne rzeczy. Praktyk, które powinny być zabrane. Dziękuję, profesor Umbridge. Wam wszystkim i nowym uczniom. Witam w Hogwarcie. Wszyscy uwielbiają Dolores Umbridge, łącznie ze mną. Po prostu pasjami tą kobietę uwielbiam. I jest wreszcie zamek. Widzicie to? A nie jakieś przeskakiwanie w myśląc się w niej w kolejnych misji. Słuchaj, Ron. Gratuluję zostania prefektem. Nigdy bym się nie spodziewał. Myślałem, że to będziesz ty. Nie. Za dużo ze mną kłopotów. Pewnie masz rację. No dobra, lepiej chodźmy do salonu. Przyznawam się szczerze, że nie pamiętałem tego. Naprawdę Potter jest kretynem. Cześć, Harry! Zauważyliście, że nie ma Hagrida? Chyba robi coś dla zakonu. Trochę ciszej. Cicho, George, bo zabierze nam punkty. Tak czy inaczej, jeśli się nie pospieszysz, zostaniesz Hermione w złym nastroju. Co możemy zrobić? Oj, nie grzeszy inteligencją. Przysięgam uroczyście, że nie grzeszy. A tak, ma pachun cwotów. To król wieprz, lej z Miło mi. Przysięgam uroczyście, że knuje coś złego. Coś niedobrego było. O kurczę, ale co mam teraz? Aby oświetlić listę postaci. W prawo, dobrze. Naciśnij Enter, by wybrać Hermionę. Okej. Okay. Naciśnij, by schować mapę hunsfotów. Okej. Okay. Lepiej iść na górę. Hermiona nie będzie zadowolona, jeśli się spóźnisz. Spoko. Świetny pomysł z tymi stopami. Takie stopy się pojawiały przynajmniej w filmie. Na prawdziwej mapie hunsfotów. O, to co? Dobra. Świetny. O, Cho Chang. Cześć, Cho. Pomyślałam, że się przywitam. Miło spędziłeś wakacje? Cho była dziewczyną Cedrica. To znaczy, poza przesłuchaniem i groźbą wylania. To odznaka tajfunów? Chyba im nie kibicujesz. Kibicuję. Na razie, Harry. Cho Chang była dziewczyną, Cedrica Diggory, który zginął w poprzedniej części. Jest też dziewczyną, w której się kocha Harry. Grali mistrzostwa ligi. Chodźmy do salonu. Lepiej, żeby Hermiona za długo nie czekała. Od dawien dawna. No dobra. Wow, mam nadzieję, że tu nie można spaść. Nie, no jest to fajnie rozwiązane. Chociaż ta kamera mogłaby się obracać jakoś logiczniej. To mimo wszystko jest to znacznie, ale to znacznie lepsze niż było to w poprzedniej części. Kurczę, no te schody nas by nie mogły podrzucić. Bo tak włażenie po nich to trochę daleko. Cześć. No idź sobie, koleś. Hasło? Jeszcze nie znam, a ty? Myślałem, że ty znasz. Prefektom nie mówią wcześniej? Tak. To było coś jak... Wiesz... Coś... Nie pamiętam. Mnóstwo nam mówili. Super. To jak wejdziemy? Bez hasła nie wpuszczam. Jasne, chodźmy. Znajdźmy jeszcze kogoś z Gryffindoru i zapytajmy o hasło. Przed chwilą przechodził. Ty, ziomek, chodź. No co jest? No przecież, a ty nie możesz, ziomek? Hej, do ciebie mówię, no chodź, tu, ty. Ziomek! Nie no, schowaj tą różdżkę, Harry, no co ty? Oszalałeś? No dobra, gdzie ja mam teraz kogoś znaleźć? Ło, czy ja mogę tędy spaść w ogóle? Czy to jest wykonalne? Wakacje było tak cichutko. No ty, no ziomek, jakie... Hej, o, czy spadł. Ktoś wie, jakie jest hasło do salonu?
Mimbulus Mimbletonia. No, zaliczyłeś zadanie. Z drogi, karzełku. Co? Hasło! Mimbulus Mimbletonia. Tak jest! Wspaniale. Patrzcie, jest jeszcze jedna fajna rzecz. Zapisz przygodę, mogę to zrobić w każdym dowolnym momencie. Gdzie się podziewaliście? Lepiej spójrz na tablicę ogłoszeń. Użyj czarów, aby przekręcić tablicę. A czym mam to zrobić? No ja mam to zrobić na przykład akcją. Okidoki. Zebrano 10 czegoś, zostało się... O, jęcząca Marta! O, Harry, dokonałeś jakiegoś odkrycia? Marta? Tak, znalazłem coś. Na tym polegają odkrycia. W Hogwarcie można odkryć mnóstwo rzeczy. Trzeba tylko szukać. No i fajnie. Z naszym fartem znajdziemy nową komnatę tajemnic. Tym razem z pająkami. Z pająkami, ale rzeczami, których inni nie widzą. To jest inna komnata? Nie komnata, a pokój. Znalazłam ją, jak chowałam się w rurach. Kto go odkryje, ten znajdzie wewnątrz specjalne, tajemnicze rzeczy. Świetnie! Gdzie jest ten pokój nagród? O tak! Zapytaj Martę! Marta wszystko ci powie. To tajemnica! I sam musisz ją odkryć. Tak, to jest z tego co pamiętam komnata, znaczy pokój, w którym jak się pomyśli przed przechodząc obok tego pokoju, że chce się siku, to się pojawiają nocniki, a jak się, że ma się ochotę na słodycze, to tam się pojawiają słodycze. Tak, z tego co pamiętam. Dobra, słuchajcie, myślę, że to na tyle w tym odcinku. Zapiszemy sobie przygodę. Tutaj sobie zapiszemy. Czy chcesz nadpisać poprzednio zapisaną grę? Tak! Fajna sprawa, wskazówki i podpowiedzi. Jeszcze zobaczę, co to jest. No. Myślę, że można tutaj naprawdę ciekawych rzeczy porobić. Dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Cicho. Lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. Do następnego odcinka. Cześć!